to zacznijmy konferencję prasową po meczu Elany Toruń z Centrum Osób Wielkopolski, zakończonym rezultatem 2-3 dla gości. Każdego z panów poproszę o podsumowanie tego spotkania. Może zaczniemy od trenera gości. Do dzisiejszego spotkania przystąpiliśmy z brakiem jednego z podstawowych obrońców, który w poprzednim meczu z Lechem dostał złamania kości jarzmowej. Musieliśmy przemeblować linię obrony. Miało to jakiś wpływ, chociaż do 30 minuty żeśmy się trzymali dzielnie. Ale muszę powiedzieć, że do 30 minuty stworzyliśmy też dwie groźne sytuacje, że się zachował napastnik. Później dwa koszmarne błędy, bo środkiem przejechali zawodnicy Elany i spokojnie umieścili piłkę w siatce. Nie wiem, być może narzucili duże tempo, a być może moi zawodnicy podrażnieni tą przegraną w pierwszej połowie odrodzili się, tak jak uczulałem ich w przerwę, żeby nie spasowali, tylko próbowali swoje sytuacje finalizować, bo takie w pierwszej połowie, tak jak wspomniałem, mieli. No i rzeczywiście no, poskutkowało to, być może bramka też uzyskana wcześniej spowodowała wiarę, natomiast druga akcja, którą zrobiliśmy, była bardzo ładna, no i dążyliśmy nie tylko do wywiezienia remisu, ale próbowaliśmy jeszcze strzelić w końcówce, co nam się udało z rzutu karnego dwa tygodnie wcześniej, też nie z rzutu karnego, ale w 90 minucie z Kaliszem zremisowaliśmy, mimo że byliśmy wtedy też zespołem lepszym. Natomiast uważam, że przeciwnik tak jakby fizycznie w drugiej połowie troszeczkę spasował, to znaczy spasował. Tak wyglądało, jakby z drugiej strony może wierzyli, że 2-0 to już jest wynik końcowy i się tu nic nie zmieni. Cieszymy się bardzo, że zespół, który w żadnym spotkaniu nie jest faworytem, wygrali to spotkanie. Pokazaliśmy, że w piłkę potrafimy grać. Ta runda poprzednia, jesienna, była takim montowaniem zespołu, bo my nie mieliśmy dwa tygodnie przed rozrywkami 11 zawodników i to dopiero zaczęło się montować. W tym sezonie przyszedł do nas zawodnik Zofiowi Rejer, który dzisiaj tu wspomniałem, nie grał i ta linia obrony grała znacznie pewniej. Jeszcze raz muszę powiedzieć, że się bardzo cieszymy, bo kto by się nie cieszył, jak z 2-0 się wygrywa 3-2. Dziękuję. Czy kapitana, gości? Ja uważam, że dzisiejszy mecz jest takim meczem przełomowym w naszym wykonaniu w tej rundzie, ponieważ przegrywać 2-0 i wygrać w 90 minucie praktycznie karnym 3-2 to jest sztuka, tym bardziej na wyjeździe na Elanie, która zawsze jest groźna i wiemy, jakie są różnice między nami w tabeli. Trener również powiedział to, że w pierwszej rundzie nie wyglądaliśmy najlepiej, ale w drugiej po każdym wyniku praktycznie widać, że my nie jesteśmy po prostu do bicia, a nieraz zbijemy my, więc dlatego tak się dzisiaj stało. Wydaje mi się, że Elana była zbyt pewnym zespołem w pierwszej połowie, że już wygra ten mecz, no i to może ich zgubiło, natomiast my w pierwszej połowie troszeczkę uczyliśmy się grania z tyłu, bo tak jak też wspomniał, nie graliśmy tym ustawieniem, dlatego być może te dwie bramki. Natomiast mówię, była korekta wykonana przez trenera i uważam, że jest to bardzo dobry ruch. Zmieniliśmy troszeczkę w obronie i to poskutkowało. A te akcje, które były bramkowe, szczególnie ta druga, to jest mistrzostwo świata dla mnie, to co rozegraliśmy. To, co pokrywaliśmy zawodników z Elany, to jest mistrzostwo świata według mnie. I to praktycznie robili sami zawodnicy, którzy mają tam po 20-21 lat, moi żołcy, więc uważam, że na tle tak doświadczonych zawodników z Elany zagraliśmy bardzo dobrze. Dziękuję. Czarek, proszę o twoje podsumowanie meczu, ale powiedz też, jak ty się czujesz, bo zszedłeś w trakcie spotkania z Urazem. Znaczy, Urazu nie ma żadnego, poczułem się źle i zdecydowaliśmy, że zajmiemy się z nim dla zdrowia i dla reszty sezonu, żeby nie opuszczać meczu. A wracając do meczu, no co? Przeprosiliśmy, daliśmy duch, tak? Mając mecz pod kontrolą 2-0, z całym szacunkiem dla przeciwnika, wychodzimy na drugą przerwę i
trener nam mówił, że tu nie przyjadą chłopaki do bicia, ani nikt nam za darmo tych punktów nie odda i żeby ten mecz kontrolować, bo tak jak to było, strzelili jedną bramkę kontaktową, nabierali wiary w siebie i zaraz druga i to też jakby przeanalizować, czy wszyscy byli na meczu, widzieli, że te dwie bramki, które padły, padły po naszych rzutach rożnych. To jest po prostu karygodne, żeby nie zatrzymać akcji, która idzie, znaczy kontry. Więcej cwaniactwa, więcej sprytu i tego można było uniknąć. Widzicie się wynik końcowy, gratuluję trzech punktów tutaj. No, my musimy patrzeć tylko i wyłącznie na siebie, tu nie przyjedzie żadna drużyna i nie odda nam punktów za darmo, czy to jest Warta Poznań, czy to jest ostatnia Izbica. Tu każdego przeciwnika trzeba traktować tak samo wielkim szacunkiem i Centra pokazała, że przegrywając 2-0 można osiągnąć sukces i tyle. No, my musimy teraz wyciągnąć wnioski, w każdym następnym meczu punktować, bo wszystko zależy tylko od nas. Nie możemy patrzeć na resztę, czy ktoś zgubi punkty, czy ktoś nam odda mecz, bo tak nie będzie. Uczymy się na błędach, no i tyle, co więcej mogę powiedzieć. Szkoda, po prostu. Dziękuję. I trener Tomasz Osadzki. Gratulacje dla trenera, dla zespołu. Przegrywamy u siebie, jest to bolesne. Zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że no, żeby walczyć też nie utrzymanie w tej lidze, to te mecze, które mamy zaplanowane na własnym boisku, powinniśmy wygrywać i tak naprawdę ta porażka bardzo skomplikuje nam teraz sytuację. Oczywiście ta liga jeszcze się nie skończyła, ten sezon trwa cały czas i tu trudno wyrokować, jak będzie do końca, ale powiem szczerze, że no, najbardziej boli to, że no, przegraliśmy tak naprawdę na własne życzenie. Tak? Po prowadzeniu 2-0 w szatni gdzieś uczulałem, że do przerwy zespół z Centry w ofensywie prezentuje się groźnie. Musimy zwrócić na to uwagę, bo są to sytuacje, które gdzieś tam pachną bramką. No, nie wyciągnęliśmy wniosków, tracimy bramki, dwie po stałym fragmencie naszym w ofensywie po rzucie rożnym, gdzie tak naprawdę każdy wie, jak ma się zachować, jak ma reagować, żeby przerwać akcję kontratak przeciwnika. No niestety tego doświadczenia zabrakło. Już powiedziałem wcześniej, do telewizji Toruńskiej w wywiadzie, że no, brakowało na jesieni tego cwaniactwa, tego doświadczenia, dlatego zostali sprowadzani zawodnicy z większym doświadczeniem, z większym stażem, żeby no, nie było takich przypadkowości. Niestety ta huśtawka gdzieś tam tej stabilizacji trwa i nad tym najbardziej ubolewam. Przegraliśmy drugi mecz z rzędu. Nie chcę tu się usprawiedliwiać w jakikolwiek sposób. No, taka jest piłka i biorę z pełną odpowiedzialnością na siebie tą porażkę. Z pewnością zawodnicy również sami się rozliczą i tak to trzeba ocenić, a przed nami w perspektywie kolejne mecze i ten margines błędu jest coraz mniejszy, dlatego no, nie będziemy mogli sobie pozwolić na takie wpadki. Dziękuję. Dziękuję.